Cześć. Z tej strony Wojciech Plona i witam cię w 53 odcinku podcastu Finanse w Twojej Firmie. Tematem dzisiejszego odcinka są dashboardy finansowe dla przedsiębiorców. Co to w ogóle jest? Kto powinien je tworzyć? Jakie dane powinny zawierać? Zapraszam do przesłuchania. Witaj w podcaście Finanse w Twojej Firmie. Finanse w Twojej firmie to pierwszy w Polsce podcast skupiony wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Podcast prowadzi dla Ciebie Wojciech Blona. Założyciel Plona Consulting, spółki, która jako zewnętrzny dyrektor finansowy wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami. Dzięki współpracy z Plona Consulting przedsiębiorcy dowiadują się wszystkiego, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. A co za tym idzie? Śpią spokojnie. Następnie chciałem powiedzieć, że kilka osób napisało do mnie na LinkedInie po premierze pierwszych odcinków z nowym intro i komentarz, który bardzo mi się spodobał, był taki, że finanse w Twojej firmie stało się takim finansowym Galileo. Witam raz jeszcze serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Jest to pierwszy odcinek w 2024 roku, więc zaczynamy dziś z przytupem, bo jak widać po nazwie, dziś opowiem trochę o dashboardach finansowych. Całkiem nierzadko zdarza się tak, że zbudowanie takiego dashboardu to pierwsza myśl przedsiębiorców, którzy chcą poukładać finanse w swojej firmie. Czyli pojawia się problem, na przykład taki, że przedsiębiorca zauważa, że jego firma. Stała się już tak duża lub tak skomplikowana, że dotychczasowy sposób zarządzania finansami przestaje wystarczać. I taki przedsiębiorca, szukając różnych sposobów na rozwiązanie tego problemu, dochodzi do wniosku, że potrzebuje dashboardu. Dlatego dzisiejszy odcinek jest tworzony z myślą o właśnie takich właścicielach firm, żeby nieco ułatwić Wam zadanie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, czym ten dashboard finansowy w ogóle jest. Bo można spotkać się z różnymi definicjami. W Plona Consulting nasze podejście jest następujące. Dashboard finansowy to pewna tablica z danymi finansowymi, gdzie znajdują się kluczowe wskaźniki finansowe firmy. Od cała definicja. Ale oczywiście, jak to bywa w finansach, diabeł tkwi w szczegółach. Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę w tej definicji, to zwrot. Że to jest tablica z danymi finansowymi. Ponieważ z mojej perspektywy, dashboard finansowy, a dashboard zarządczy to dwie różne rzeczy. One są bardzo blisko, natomiast dwie różne rzeczy, których nie należy ze sobą mylić. Dashboard finansowy dotyczy stricte finansów firmy. Dashboard zarządczy, jak sama nazwa wskazuje, zawiera informacje dla osób zarządzających z różnych obszarów biznesu. I oczywiście. Dane finansowe mogą być częścią takiego dashboardu zarządczego. Ale z drugiej strony nie będzie, nie, be, nie będzie to informacja aż tak szczegółowa, jeśli chodzi o finanse, jak w przypadku dashboardu finansowego. W dashboardzie finansowym znajdziemy dużo więcej informacji finansowych, natomiast takich, których zarząd niekoniecznie musi widzieć. I chociaż dzisiejszy odcinek jest zatytułowany dashboard finansowy, to informacje w niej zawarte będą użyteczne do tworzenia obu tych rodzajów dashboardów, a pewnie i też paru innych. Kolejna część tej definicji, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to, że znajdują się tam kluczowe wskaźniki czyli takie wskaźniki, które faktycznie pokazują ogólną sytuację, bez wchodzenia w zbyt duże szczegóły. Jeśli chodzi o to, jakie mogą to być wskaźniki, to jest kilka grup wskaźników, na które rekomenduję patrzeć. Między innymi będzie to rentowność, czyli gdzie i na czym zarabiamy, płynność, czyli na ile jesteśmy wypłacalni, co wpłynęło, co wypłynęło, jak wyglądają cykle konwersji gotówki oraz często kwestie związane z analizą finansową. Kluczem jest to, żebyś analizując te dane widział, w którym miejscu jest firma. Czyli taki dashboard nie ma na celu, żebyś analizował go przez 8 godzin i miał pewien zestaw wszystkich dostępnych wskaźników. To jak w samochodzie, musisz spojrzeć i wiedzieć, ile jedziesz. Jego celem jest to, żeby skrócić dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, ten proces poprzez pokazywanie Ci tylko tych kluczowych informacji, które informują Cię o stanie biznesu, gdzie dzisiaj jesteś. I to jest kolejny ciekawy wątek. Czyli, że celem tego dashboardu jest ułatwić Ci wykonanie pewnego zadania, jakim jest zapoznanie się z finansowym stanem biznesu oraz to, gdzie on dzisiaj jest. Bo to już w pewien sposób sugeruje, kto i w jaki sposób powinien zainteresować się tą kwestią. Bo z mojej perspektywy, dashboard finansowy powinien mieć każdy przedsiębiorca. Ale nie każdy dashboard powinien wyglądać tak samo. W zależności od skali biznesu powinny być w nim pokazywane nieco inne informacje, bo właściciel firmy zatrudniający trzy osoby, który ma sześć czy siedem projektów, ma często zupełnie inne potrzeby niż właściciel firmy czy dyrektor genera generalny zatrudniający 50 czy 100 osób. Albo nawet jeżeli te dwie firmy miałyby zbliżone zatrudnienie, ale jedna byłaby produkcyjna, a druga handlowa, to znów te dwa dashboardy powinny być zgoła inne. I tutaj przechodzimy do innego ciekawego zagadnienia, bo skoro każdy przedsiębiorca potrzebuje innych danych, innych informacji, innych zestawień, to pojawia się pytanie: jak się za to zabrać, żeby ten dashboard faktycznie spełniał swoją rolę? To zagadnienie bywa kłopotliwe do tego stopnia, że słyszę już nieraz historię przedsiębiorców, którzy skorzystali z innych firm doradczych, których nie specjalizowały się w finansach. Realizowali cały projekt związany z ustawieniem KPI-u i układu takiego dashboardu. Po czym po paru miesiącach jakiegoś dodatkowego wdrożenia okazywało się, że te informacje, które zostały ustalone, są praktycznie bezużyteczne. Że z tych wypracowanych skrzętnie KPI to wykorzystywane jest może z 10%, a dodatkowo jeszcze masa informacji, którą wciąż trzeba było szukać w innych miejscach. Zamiast tego zaproponuję co inny sposób na to, jak określić, które informacje finansowe powinniśmy wziąć pod uwagę, budując dashboard. W pierwszej kolejności weź od pod uwagę najbardziej podstawowe wskaźniki dotyczące rentowności, płynności i wskaźników dotyczących kluczowych procesów biznesowych. I tylko je umieć w takim dashboardzie. I to jest stan wyjściowy. W kolejnym kroku ustaw spotkanie, gdzie raz w tygodniu będziesz analizować dane finansowe. Niech to będzie nawet takie spotkanie samemu ze sobą. I podczas tego spotkania zaczynaj właśnie od analizy dashboardu. I zanim przejdziesz do jakichkolwiek innych plików, zadaj sobie pytanie. Czego brakuje mi w tych informacjach. I w kolejnym kroku, tak zgadza się, dobuduj kolejne części dashboardu. Bo prawda jest taka, że jeszcze nigdy tyle lat, ile pracuję z przedsiębiorcami nad ich finansami, tyle lat, ile prowadzę firmę doradczą z tego zakresu, to ani ja, ani pewnie nikt z naszego zespołu nie widzieliśmy tak zwanego perfekcyjnego finansowego dashboardu. Takiego, który byłby idealny. Przedstawiał tylko ważne informacje, nie zawierał niczego, co byłoby był mniej istotne, nie wymagał zmian. Oczywiście jest alternatywny sposób, o którym słyszałem. Oczywiście jest to przeciwieństwo tego pierwszego, czyli zaczynamy od zbudowania dashboardu z wszystkimi informacjami finansowymi, jakie tylko przychodzą nam do głowy. A później sukcesywnie usuwamy te. Z których nie korzystamy, robiąc sobie cotygodniowy update i kryst krystalizujemy to, na co faktycznie patrzymy. Ale doświadczenie pokazuje, że to podejście to trochę wyważanie otwartych drzwi, bo napracujemy się, natrudzimy, a na koniec dnia może się okazać, że 90% tej pracy usuniemy. I dlatego dużo bliższa dla mnie jest ta pierwsza metoda, w której sukcesywnie dodajemy coraz to kolejne dane, których po prostu nam brakuje. To jest pewna zmiana myślenia, którą warto też przyjąć, ponieważ wielu przedsiębiorców szuka w internecie czy w innych źródłach szablonów czy wskazówek, jak zbudować idealny dashboard dla ich firmy. A praktyka pokazuje mi, że coś takiego po prostu nie istnieje. Oczywiście, może być pewna część, która będzie częścią wspólną, ale nie zawsze tak się to zdaje. Bo za trzy miesiące od dziś możesz potrzebować innych danych niż potrzebujesz ich dziś, bo zmienia się Twoje podejście, rozwiązujesz pewne problemy, pojawiają się nowe problemy, nowe rzeczy, które należy kontrolować, uruchomiasz chociażby nowe linie biznesowe, które trzeba kontrolować i tak dalej. I trzeba je uwzględnić w takim dashboardzie. I to dostosowywanie dashboardu pod aktualne potrzeby to trochę jak przysłowiowe gonienie króliczka. Ale w tym wszystkim trzeba pamiętać przede wszystkim o celu, bo nieraz widziałem bardzo skomplikowane dashboardy czy inne raporty, z których ciężko było cokolwiek wypisać. Więc lekcja na dziś nie sztuką jest zbudować najbardziej skomplikowany dashboard. Sztuką jest zbudować najbardziej użyteczny taki, który szybko i skutecznie pozwoli Ci zaktualizować stan wiedzy o Twoim biznesie. Zostając przy tym temacie użyteczności, to zwracam też uwagę na jedną kwestię, żeby zadać sobie pytanie, czy lepiej czujesz się z informacjami finansowymi w formie liczb, czy też w formie wykresów. Z mojej perspektywy to też jest indywidualna kwestia. Ja bardzo dobrze czuję się w liczbach, takich po prostu zbiorach danych, ale z kolei mam w zespole niejednego dyrektora finansowego, który patrząc na taki zbiór danych. Mówi do mnie tak, to pokażmy to na wykresie. Więc ta sprawa jest bardzo indywidualna. Jeśli chodzi o to, jak wygląda to na rynku, to większość dashboardów, z którymi się spotykam, to hybryda. Z jednej strony zawierają zarówno tabele, KPI, jak i różnego rodzaju wykresy czy schematy. Domyślam się, że wiele osób, szukając takiego materiału o dashboardach, Zadaję sobie jedno kluczowe pytanie: to co ja tam powinienem w ogóle umieścić? Jak wspomniałem już w tym odcinku o pewnych metodach budowania dashboardów, ale pewnie wiele osób zastanawia się, jak, jak może wyglądać efekt końcowy tego typu pracy. I właśnie dlatego poprosiłem przed tym odcinkiem naszych dyrektorów finansowych o przesłanie do mnie ich ulubionych finansowych dashboardów, które uważają za naprawdę dobre. I co się okazuje, to są między nimi pewne części wspólne. Jeśli chodzi o to, co zawierał prawie każdy z tych dashboardów, to były to po pierwsze przychody, ile sprzedaje firma z miesiąca na miesiąc. Po drugie marża, ile marży generuje firma miesiąc do miesiąca, zarówno wartościowo, jak i procentowo. Czyli informacja pokroju, że w grudniu marża pierwszego stopnia wyniosła 700 tysięcy złotych, co stanowiło 40% przychodu. Po trzecie, wynik finansowy, czyli ile zysku wygenerowała firma już po uwzględnieniu wszystkich kosztów, a nie tylko kosztów bezpośrednich. Po czwarte, dotyczące płynności, czyli jakie mamy należności, jakie mamy zobowiązania, jak wygląda saldo naszej gotówki. Po piąte, realizacja budżetu, czyli idzie, czy idziemy zgodnie z budżetem, czy może jednak w którymś miejscu wydajemy znacząco więcej. Albo znacząco mniej, albo odstajemy od planu, jeśli chodzi na przykład o przychody. Po szóste, w wielu firmach pojawiają się wskaźniki dotyczące zadłużenia i rotacji. Po siódme, to duża część firm ma w dashboardach także prognozy, które ułatwiają zerkanie w przyszłość. A dalsze wskaźniki zależą już mocno od specyfiki firmy. Czyli przykładowo firmy usługowe mają tam kwestie dotyczące rentowności projektów. Warto zwrócić uwagę na top 5 projektów z najwyższą marżą, top, top 5 projektów z najniższą marżą, jak wygląda utylizacja i efektywność naszych pracowników, narzut na jedną godzinę, czy rentownych, rentowność poszczególnych linii usługowych. Firmy produkcyjne mają tam kwestie dotyczące wartości i magazynu, technicznego i całkowitego kosztu wytworzenia, rentowności klientów albo produktów lub grup produktów. Firmy handlowe. To no znów kwestie dotyczące magazynu i rotacji na magazynie, marży na handlowca, marży na produkt albo grupę produktową. Więc jak widać, przekrój danych jest duży, ale to doświadczenie było dla mnie ciekawe z innego względu. Bo kiedy dostałem kilka bardzo różnych dashboardów, to dało mi to nową perspektywę na to, co robić, a czego nie robić, żeby dashboard faktycznie pozwolił się szybko zapoznać z sytuacją. W związku z tym przygotowałem na dziś też krótką sekcję pod tytułem Jakich błędów unikać? I pierwszy błąd nazwałem za dużo, czyli że można utonąć w takich informacjach. Tak jak wspominałem, dashboard powinien w miarę szybko pozwolić zapoznać się z kluczowymi kwestiami. Zasadniczo to służy on często jako lampka ostrzegawcza, która pozwala przedsiębiorcy określić, w który wskaźnik ewentualnie warto wejść głębiej. I to bardzo przydatną funkcję można łatwo zatracić, rzucając do swojego dashboardu za dużo informacji lub w inny sposób go przekombinowując. Drugim błędem są niepełne dane czyli mamy w dashboardzie wskaźniki, które są oderwane od wszystkiego innego i same w sobie nie stanowią żadnej informacji. Brakuje ich rozwinięcia. Bo sama informacja o przychodach bez informacji o marży nic nie mówi. Podobnie informacja o zyskach. Jeden z przedsiębiorców powiedział mi kiedyś, że jego dashboard zawiera tylko jedną informację. Tą najważniejszą z jego punktu widzenia, czyli zysk. Jak jest zysk, to jest dobrze, a jak jest mniejszy, to coś nie wie, coś nie idzie. Tylko że dwie firmy, które osiągnęły milion zysku, mogą się od siebie diametralnie różnić. Jedna, jedna z nich zrobiła milion zysku realizując swoje kontrakty, a druga sprzedając nieruchomość. Jest to oczywiście przejaskrawiony przykład, ale pokazuje, że sama goła informacja, np. o zysku, nie znaczy nic. Inną formą tego błędu jest brak kontekstu dla danych, czyli np. brak widoku na poprzednie miesiące. Na przykład mieliśmy marże tyle i tyle w ostatnim miesiącu, bez pokazania, jak to wygląda w porównaniu z poprzednimi kilkoma miesiącami. I ostatni błąd dotyczy częstotliwości, czyli tego, jak przedsiębiorca zagląda do swojego dashboardu. Znam wiele przykładów z obu stron: takich przedsiębiorców, którzy do swoich dashboardów zaglądają codziennie, nawet po kilka razy, i takich, którzy zaglądają do swojego dashboardu raz na trzy miesiące, o ile w ogóle zaglądają. Pierwsze podejście, czyli zbyt częste zerkanie, sprawia, że tracimy tak zwany big picture. I zaczynamy fiksować się na szczegółach, nie wspominając o tym, że nie jest to z mojej perspektywy optymalnie wykorzystany czas, a drugie, czyli to, gdzie do dashboardu zaglądamy od wielkiego dzwona, to podejście, w którym jest duży potencjał na to, że coś w międzyczasie się wysypie, a ty nie zdążysz w porę zareagować, bo nie będziesz tego widział. Żeby ten odcinek, nie był czysto teoretyczny, to chciałbym podejść do tematu w bardzo praktyczny sposób i opowiedzieć o tym, jak ja korzystam z dashboardów, bo to może być temat, który dla części osób będzie interesujący. Krótka przerwa w audycji. Jeżeli zastanawiasz się, czy to dobry moment, aby porozmawiać z nami o finansach twojej firmy, na stronie www.plonaconsulting.pl możesz zamówić bezpłatną konsultację, podczas której sprawdzimy jak użyteczny mógłby okazać się dla Ciebie zewnętrzny dyrektor finansowy? Jeśli chodzi o mnie, to takim najważniejszym koronnym dashboardem dla mnie jest dashboard zarząd, zarządczy, czyli ten, który dotyczy całej firmy, a nie tylko i wyłącznie finansów. I dziś w tym dashboardzie trzymam przede wszystkim dane takie jak liczba kierowanych do firmy zapytań, liczba zapytań, które są skwalifikowane przez dział sprzedaży, nowa sprzedaż i liczba nowych abonamentów, które pozyskaliśmy w danym miesiącu, liczba klientów w stałej obsłudze, liczba klientów, którzy odeszli lub odejdą i utracony przychód. Następnie łączny przychód z firmy z całego miesiąca, należności jakie mamy, liczba dostępnych konsultantów, czyli wielkość zespołu, który zajmuje się u nas projektami, zadowolenie zespołu, czyli ENPS, marża firmy i rentowność firmy. I to jeśli chodzi o dane finansowe, to sam mam spisany proces, który przechodzę raz na miesiąc, żeby zrobić sobie taki finansowy update. U mnie wygląda to tak, że analizuję przychody z poszczególnych usług, marże na usługach, koszty wydziałowe, koszty stałe, wynik finansowy. Dalej przechodzę do rentowności projektów i przy okazji patrzę, które projekty są najbardziej, a które najmniej rentowne, i zastanawiam się, z czego to wynika. Patrzę, jakie są odchylenia od średniej marży. Patrzę na utylizację pracowników, marżę w przeliczeniu na jednego pracownika, marżę w przeliczeniu na jedną godzinę. Patrzę, w jaki sposób realizujemy nasze założenia budżetowe. A, nagle, a, a później zerkam w prognozę przychodów i prognozę wyników, prognozę cash flow, kapitału obrotowego, należności i zobowiązań. Weryfikuję poprawność rozliczeń księgowych i zgodność obiegu dokumentów z księgowością. Czyli jak widzisz, ta lista u mnie jest dość długa i dlatego to spotkanie robię sobie raz na miesiąc, ale już podczas tych spotkań, typowo finansowych, schodzę głęboko. Bo dashboard dotyczący całej firmy analizuję akurat raz w tygodniu w towarzystwie całego zespołu. Tak, żeby zespół też był dobrze doinformowany i wiedział, na jakie wyniki teraz pracujemy. Czas na podsumowanie. Podsumowując, dziś omówiliśmy kwestię dashboardów. Przede wszystkim w kontekście dashboardu finansowego i zarządczego. Wiem, że mówienie o tylu wskaźnikach czy danych w formie podcastu może być trudne do przyswojenia. Dlatego w opisie tego odcinka znajdziesz link do artykułu, który został napisany na podstawie tego odcinka, w którym te informacje znajdziesz w formie tekstowej. Cieszę się, że wysłuchałeś tego odcinka do samego końca. Uważam, że ten odcinek to bardzo dobre wejście w 2024 rok. Z tego co słyszałem, to wielu przedsiębiorców jako postanowienie noworoczne na 2024 rok bierze właśnie poukładanie finansów. Więc, jeśli słuchasz tego odcinka, akurat przy okazji początku roku, to cieszę się, że ten cel realizujesz wspólnie ze mną. Nie pozostało mi chyba już nic innego, jak życzyć Ci wszystkiego dobrego na ten rok i do usłyszenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu. Cześć. To już koniec dzisiejszego odcinka. Więcej praktycznej wiedzy o zarządzaniu firmowymi finansami znajdziesz w pozostałych odcinkach podcastu Finanse w Twojej firmie. A jeżeli chcesz sprawdzić, jak usługa zewnętrznego dyrektora finansowego mogłaby ułatwić Ci zarządzanie finansami firmy, wejdź na www.plonaconsulting.pl i zamów bezpłatną konsultację finansową, podczas której lepiej poznamy Twój biznes i powiemy, jak mogłoby wyglądać wsparcie zewnętrznego CFO w Twoim biznesie. Do usłyszenia!